Budując dom energooszczędny, szczególną uwagę należy zwrócić na stolarkę budowlaną, a przede wszystkim na okna i drzwi. Ich odpowiednie parametry termoizolacyjne oraz prawidłowy montaż uchronią nas nie tylko przed utratą ciepła, lecz także przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczeń w lecie. Na rynku dostępnych jest wiele wariantów oszklenia, a ramy stolarki mogą być wykonane z różnych materiałów. Jak zatem wybrać i prawidłowo zamontować okna i drzwi? Zgodnie z polskim prawem wartość współczynnika przenikania ciepła UW dla okien i drzwi balkonowych w budynkach mieszkalnych nie powinna być większa niż 1,3W na m2 Kelvin dla całego okna. Żeby porównać ze sobą właściwości różnych okien, trzeba zwrócić uwagę na współczynnik przenikania ciepła dla tzw. okna referencyjnego. Można go sprawdzić w katalogach producentów lub w specyfikacji technicznej okna. Jeśli współczynnik UW dla okna referencyjnego nie przekracza 1 W na m2 Kelvin, okno można uznać za energooszczędne. W domach pasywnych współczynnik przenikania ciepła UW okien łącznie z ramami okiennymi i ościeżnicami nie powinien przekraczać 0,8 W na m2 Kelvin. W oknach energooszczędnych stosuje się szyby zespolone podwójne bądź potrójne, a przestrzeń między szybami wypełniona jest gazami szlachetnymi. Szyba wewnętrzna powinna być pokryta powłoką niskoemisyjną, która powoduje odbijanie uciekającego ciepła. Ramy okien mogą być wykonane z PCW, aluminium lub drewna. Najważniejsze jest, żeby posiadały wysoką izolacyjność cieplną. Żeby zapobiec tworzeniu się mostków termicznych wokół okna należy stosować tak zwany ciepły montaż. Okno należy osadzić w warstwie ocieplenia i szczelnie połączyć je ze ścianą. Szczelne połączenie zapewnione zostanie przez system trójwarstwowy, który składa się z taśmy paroprzepuszczalnej, piany montażowej i taśmy paroszczelnej. Aby zwiększyć komfort w domu energooszczędnym, warto zamontować na oknach zewnętrzne rolety. Odbijając promienie słoneczne jeszcze przed szybą, ochronią one wnętrze domu przed nadmiernym nagrzewaniem w lecie. Takie rolety przydadzą się także zimą. Pomiędzy oknem a roletą tworzy się poduszka powietrzna, która dodatkowo chroni przed utratą ciepła. Żeby jak najlepiej wykorzystać te zaletę, trzeba w nocy roletę opuścić, a następnie w ciągu dnia podnieść. Poza wyborem stolarki okiennej pozostaje jeszcze wybór odpowiednich drzwi wejściowych o niskiej przepuszczalności ciepła. W budownictwie energooszczędnym wartość współczynnika U dla drzwi nie powinna przekraczać 1,3 W na m 2 W domach pasywnych współczynnik przenikania ciepła U drzwi nie powinien przekraczać 0,8 W na m 2 kelvin. O izolacyjności termicznej drzwi wejściowych decyduje przede wszystkim materiał, z którego są one wykonane. W budownictwie energooszczędnym najczęściej stosuje się drzwi z aluminium, PCW lub drewna. Niezbędne jest także odpowiednie ocieplenie skrzydła drzwi. Podobnie jak okna, drzwi wejściowe muszą być prawidłowo zamontowane. Szczelne połączenie ościeżnicy ze ścianą zapewnione jest przez system trójwarstwowy, który składa się z taśmy paroprzepuszczalnej od strony zewnętrznej, piany montażowej o właściwościach izolacyjnych i taśmy paroszczelnej od strony mieszkania. Energooszczędne okna i drzwi zewnętrzne są wciąż jeszcze droższe od tradycyjnych. Warto jednak zainwestować w produkty najwyższej jakości, dzięki którym zmniejszymy koszty ogrzewania budynku.